Witajcie w kolejnym poradniku traktującym o budowie akumulatora bidonowego w oparciu o obudowę typu Canon. Są to specjalne obudowy, większe niż typowe obudowy bidonowe. Takie akumulatory powstają w celu zasilania instalacji wyższych mocy. W takiej obudowie mieści się pakiet 13S9P, to jest 117 ogniw, więc przy instalacji 48-woltowej możemy tym akumulatorem zasilać mocniejsze zestawy. Typowy akumulator bidonowy jest przeznaczony dla zasilania instalacji do 1500 W włącznie. Czyli takie akumulatory bidonowe, aby pracowały wiele lat bezawaryjnie, nie mogą dawać więcej niż 30 A obciążalności. Natomiast taka obudowa bidonowa, z uwagi na większą ilość ogniw, bo jest tu aż 9 ogniw w każdej sekcji, jej wydajność prądowa to aż 45 A. I zbudujemy tutaj taki akumulator z myślą o zasilaniu zestawów o mocach powyżej 1500 W, a w tym konkretnym przypadku ten akumulator będzie zasilał zestaw oparty o silnik MXUS 3K Turbo. Czyli to jest duży, mocny napęd do jazdy terenowej, sportowej, który zasilany jest sterownikiem 45 A. Czyli dużo, dużo powyżej możliwości typowych bidonów, ale z takiego akumulatora jesteśmy w stanie go zasilić. Na początek kilka uwag. Po pierwsze, ten poradnik on opisuje budowę akumulatora 48-woltowego, czyli 13S. Ale jeśli w przyszłości budowalibyście swój akumulator 36-woltowy, na przykład nie po to, by zasilać mocny zestaw 3K Turbo, taki, który ma prawie tam 3 kW mocy, tylko mniejsze zestawy, na przykład 1500-watowy, 750-watowy lub mniejszy, ale wybieracie taką obudowę po to, aby dała Wam ona duży zasięg, czyli znacznie większy, znacznie większy niż największy bidonowy akumulator, to wtedy taki poradnik, który tutaj mówi o 48 V, również możecie go użyć, aby zbudować akumulator 10S, czyli akumulator 36-woltowy. Te same porady, podobnie prowadzone przewody, ogólnie poradnik można użyć. No i druga sprawa, starajcie się robić ten swój akumulator dokładnie tak, jak go pokazuję. Wszystko, co tutaj będę przedstawiał, jest istotne. Prowadzenie przewodów, zabezpieczanie ich w ten czy inny sposób, jakieś rzeczy montażowe, przykręcanie czegoś, to trzeba zrobić dokładnie tak, jak ja to tutaj opisuję, ponieważ aby ten filmik trwał jakieś rozsądne, spodziewam się, że około 1,5 godziny, no to ja nie mogę opisywać każdej najdrobniejszej rzeczy, dlaczego ten przewód jest ten tak, a nie inaczej. Musicie mi zaufać, jest to ważne. Dlatego starajcie się nie robić swojej inwencji. Prawdopodobnie w życiu zrobiliście mniej akumulatorów, zatem praktyczną wiedzę macie mniejszą w tym zakresie. Musicie mi zaufać, że ten sposób, który tutaj będę Wam opisywał, będzie dobry. Co mamy w zestawie? Jeśli kupiliście zestaw do samodzielnego montażu na naszym sklepie, to będzie kilka elementów prawdopodobnie. To będzie wyglądało podobnie, jak mam tu to teraz, czyli sama obudowa z szyną i kluczykiem. Na razie ją odłożę, później będziemy zajmowali się tymi dodatkowymi elementami. Mamy też BMS-a, który będzie tutaj w akumulatorze. Jakieś śrubki, zaślepka od góry na wskaźnik naładowania. Mamy też zestaw elementów, z których będziemy zaraz korzystać, aby móc taki akumulator dokończyć. No i co najważniejsze, mamy dwa pakiety, z których składa się ten akumulator. Jest to dolny główny pakiet 10S i dodatkowy pakiet mniejszy, przykręcany na jego górę. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Jego po prostu kładzie się na powierzchni górnej takiego pakietu. Słuchajcie, z uwagi na to, że jest to największy akumulator bidonowy, jest też najcięższy, a zatem i największe daje ryzyko, że rower z takim akumulatorem mógłby się gdzieś przewrócić, a więc mógłby taki akumulator być wyrwany, wyłamany,
uderzyć w coś, wypaść was z rąk. Dlatego będziemy budowali ten akumulator ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w razie W. Czyli w razie gdzieś coś by się wydarzyło. Więc będziemy tak prowadzili przewody, tak go zabezpieczali, żeby on był w miarę odporny na takie sytuacje. Ale pamiętajcie, jest to ciężki akumulator, więc on będzie wymagał dużej troski w późniejszym użytkowaniu, ale też, zobaczcie, mamy tutaj te uchwyty montażowe do akumulatora, żeby mieć dużą pewność, że szyna, czekajcie, spróbuję ją wyjąć, jak się tak łatwo uda, no dobra, może teraz to, nie będę się z tym siłował, zaraz to będę wyjmował, ale jak będziecie montowali tą szynę do swojego roweru, to nie dość, że wykorzystajcie wszystkie otwory, czyli dajcie sobie wszystkie nitonakrętki, to może gdzieś jeszcze tutaj przewiercicie w którymś miejscu tą szynę i jeszcze dodatkowo jakąś czwartą nitonakrętką zamocujcie. Jednak jest to duża bezwładność, która na pewno będzie kolebotała w waszym rowerze, więc dobrze byłoby nad tym zapanować i mieć to na uwadze, jeśli chodzi o sam montaż. A my zabierzmy się do takiej praktycznej strony, czyli na razie odłożymy sobie to tutaj na bok. MS też na razie nie będzie potrzebny, chwilowo. Zobaczmy sobie, co tak naprawdę mamy tutaj w tym woreczku z zestawami części. Po pierwsze mamy przewody, które będziemy używali do budowy tego akumulatora. Są dwie pary przewodów. Są przewody, para grubych przewodów i para dwóch cienkich przewodów. Te cienkie przewody będziemy używali, aby polutować ładowanie tego akumulatora, czyli między gniazdkiem ładowania, ABMS-em będziemy używali cienkiego przewodu, a gruby przewód to jest przewód główny, przewód zasilający. Jego użyjemy, aby oprzyrządować cały pakiet na potrzeby prądu rozładowania takiego akumulatora. Mamy też tu sobie to rozrzucamy. Mamy też Mamy też zapasowe śrubeczki, takie troszkę lepsze niż fabryczne. Możecie spróbować, jeśli lepiej wam będą trzymały takie śrubki, możecie sobie zastosować je w swoim akumulatorze. Szkło epoksydowe, potrzebne w różnych miejscach, w których będziemy izolowali jedne elementy od drugich. Mamy też nitonakrętki, takie lepsze do montażu w waszym rowerze, żeby móc unieruchomić później cały akumulator. Jak zamocować nitonakrętkę, mamy u nas poradniki na naszym kanale na YouTubie. Taśma piankowa, która służy do unieruchamiania wszystkich przewodów, czyli przyklejania przewodów do powierzchni pakietu. Taśma kaptonowa uniwersalnego zastosowania, służy do izolacji, do unieruchamiania przewodów, do ochrony przed przetarciami. Bardzo dobra rzecz, będziemy to wykorzystywali. Komplet koszulek termokurczliwych do różnorakiego zabezpieczenia przewodów. Gniazdko żeńskie i męskie, czy wtyczka męska i żeńska do wyprowadzenia zasilania z akumulatora. Logo waszego ulubionego sklepu, damy sobie go tutaj gdzieś, fajnie. No i spiralka, którą będziemy wykorzystywali do zabezpieczenia przewodu wychodzącego z akumulatora. Zrobimy sobie tutaj porządek i przystąpimy do montażu. Kilka słów objaśnienia, co my tutaj w ogóle mamy. Ten akumulator składa się z dwóch osobnych pakietów, dolnego i górnego. One będą za niedługo łączone w cały gotowy akumulator. Kiedy oglądniecie sobie taki pakiet, to zauważycie, że on jest opisany. Każdy z przyłączy jest pokazany strzałką. Niektóre, tak jak na przykład w tym przypadku, mają swoją własną wyprowadzoną blaszkę. Ale z uwagi na to, że pakiet jest tak zbudowany, że w niektórych miejscach nie da się na zewnątrz pakietu wyprowadzić blaszki, to jak zobaczycie sobie teraz na przykład przyłącze BC7 pokazane jest strzałką, ta sekcja tutaj, ta okolica, to jest miejsce, gdzie my będziemy lutowali przewód. Tak normalnie do powierzchni pakietu na jego powierzchni, do blaszki przylutujemy. Teraz zobaczcie.
Wasz BMS, o, ten, który macie w zestawie, on ma taką złączkę, ja ją wyjmę teraz z BMS-a, to jest złącze balansujące. Zobaczcie, że on ma jeden przewód czarny, zaczyna się z jednej strony, a reszta czerwonych. Co to oznacza? Że to jest pierwszy przewód minusowy. Numeracja w BMS-ach przewodów rozpoczyna się od zera. Czyli to jest przewód numer 0, a dokładniej BC0. Kolejny to jest 1, 2, 3 i tak dalej, aż do ostatniego 13, BC13. Jeśli zobaczycie u siebie swój pakiet, to zobaczycie, że on też jest tak podpisany. BC3, czyli to jest ta, to jest BC3. To jest, co to jest? BC1. Cała ta sekcja BC1. A tutaj mamy BC0, a tu mamy BC2. Rozumiecie, że finalnie BC0 będzie przylutowany gdzieś tutaj, do powierzchni tych blach, gdzie będzie wygodniej. Tu będzie BC2, tu będzie BC3. W ten sposób, sobie to tutaj odłożę, w ten sposób lutowane jest to złącze przewodu. No, ono tutaj ma 14 przewodów, każde z nich ma polutowane miejsce, opisane miejsce, w którym ono jest. Więc myślę, że nie ma problemu ze zrozumieniem, co będziemy z tym przewodem robili. Popatrzmy teraz na BMS-a. BMS też ma 3 przewody. Ma przewody C-, P- i B-. W kolejności C- to jest przewód idący do minusa gniazdka ładowania. Gniazdko ładowania jest w bidonie. O, gniazdko ładowania jest w bidonie tutaj, do tego gniazdka. Więc tutaj później, w dalszym toku montażu, zlokalizujemy sobie, który to jest ten minus i tu będzie szedł przedłużony przewód do minusa gniazdka ładowania, czyli ten czerwony. Następny w kolejności jest P-, widzicie P-. To jest przewód, który idzie do rozładowania, czyli do sterownika. Czyli ten przewód będzie przedłużony i wyprowadzimy go poza obudowę. Wprowadzimy go poza obudowę i dolutujemy do niego złącze. I po tym przewodzie, po tym przewodzie BMS będzie nam. Znaczy tu jeszcze będzie plus później dołożony, ale to jest rozładowanie BMS-a. Tutaj idzie zasilanie na odbiornik. Natomiast B- to jest przewód, który podłączamy do powierzchni pakietu. Lokalizujemy, gdzie jest B-. Ok, teraz sobie go znajdziemy. O, tutaj mam, widzicie, tu jest minus B. I tutaj podłączamy, czyli w to pole będzie zarówno B-, jak i BC0, czyli czarny, czyli niebieski przewód z BMS-a, jak i czarny przewód z wiązki balansującej. Więc w ten sposób sobie to będziemy robili. Cały montaż będzie wyglądał tak, że za chwilkę przykręcimy sobie to. Ten pakiet główny na górze. Czekajcie, może być odwrotnie. O. A tutaj macie wycięte okienko do zamocowania, widzicie, BMS-a. O, może wam ten sposób pokażę, widzicie? My go wycinamy tutaj, to nie jest fabrycznie wykonane okienko, bo gdybyście kupili obudowę fabryczną, to tutaj nic nie ma. Ale można sobie wyciąć to okienko wedle swojego BMS-a, który się ma. Wtedy można. My mamy takiego dość dobrego BMS-a o zwiększonych parametrach, więc on sobie tutaj będzie umocowany i w tym miejscu będziemy montowali cały akumulator. No to co, zaczynamy coś działać. Sobie to unieruchamiamy, weźmiemy sobie podstawowe rzeczy i działamy. Sam montaż rozpoczynamy od oblepienia pakietu taśmą kaptonową. Ma to na celu zabezpieczenie nas przed napięciem, które tutaj jest na powierzchni tego pakietu, ale też łatwiej nam będzie operować takim akumulatorem, no i zaraz będziemy go skręcali, więc ta warstwa izolacyjna się nam najbardziej przyda. Tutaj wygląda to troszkę inaczej niż w typowych akumulatorach, czyli może czekajcie, zwinę sobie to. Zobaczcie. Część akumulatora, jedna z jego ścianek jest opisana. Są na niej przylepione nalepki.
Te nalepki wskazują, w których miejscach w przyszłości będziemy lutowali przewody. A więc musimy tak przylutować, tak przylepić taśmę, aby pozostawić część odsłoniętych tych blaszek, czyli chociaż w tej najbliższej tej strzałką części tych blach, żeby to odsłonić, żebyśmy za chwilkę mogli w te miejsca lutować. Więc ja zazwyczaj zaczynam oblepianie od, już Wam pokażę, od takiej tej warstwy, powiedzmy, tak, widzicie, tu zostawiłem sobie taki pasek, pasek, czekajcie, mam tu nożyk, zostawiłem sobie taki pasek, do którego zaraz będę lutował przewody, ja je na końcu zabezpieczę, po lutowaniu zabezpieczę sobie to wszystko taśmą. Ale na razie miejsca, w których nie muszę tego robić, staram się pooblepiać, aby zabezpieczyć. Miejsca wyprowadzenia terminali, na przykład tutaj mam takie miejsce, tu jest blaszka główna, raczej jedna z blaszek, B, no to również to tutaj odsłaniam, żeby dało się przylutować w każde pole oznaczone BC, żeby się dało przylutować przewody. I zabezpieczam całą powierzchnię pakietu taśmą kartonową. Obklejenie mamy gotowe i teraz zobaczcie. Pojadę sobie na przykład od tego górnego pakietu. BC3, czyli miejsce łączenia. Widzicie, ono jest podpisane. Łączenie. I tutaj też mamy podpisane. Ok, zobaczcie. Łączenie, czyli to będzie zrobione w ten sposób, że to łączenie tutaj, czyli ta sekcja, to łączenie, połączone jest z tutaj, z tym łączeniem. To będzie w przyszłości tak przykręcone. Więc te dwa tutaj pakiety, one będą w tym miejscu połączone kawałkiem grubego przewodu. I zobaczcie teraz, każdy z tych terminali, które tutaj mam opisane, one mają kawałek niezaklejonego miejsca, w które zaraz będę sobie mógł przylutować dany przewód. Zaraz będziemy to powoli lutowali. Zobaczcie teraz, ja Wam pokażę. Zobaczcie, tu mamy na przykład, żebyśmy widzieli. Tu mamy łączenie, to teraz zobaczcie tutaj, że w tych miejscach, gdzie strzałki wskazują, ja zostawiłem sobie troszkę wolnego miejsca, z drugiej strony też, tak żeby można było za chwilkę to przylutować. No i ten górny pakiet, możemy z tego zmontować w całości. Zobaczcie, ten pakiet od góry w tym miejscu ma dwie pary otworów do przykręcania. Od spodu ich nie ma, od góry są. Zobaczcie, że one są jedne szerzej, drugie są węziej. Wasz pakiet górny ma tak samo, tu ma szerzej, tu ma węziej. Po prostu trzeba odpowiednim sposobem go zmontować. I śrubkami, które są z zestawu, czyli to są te standardowe z zestawu śrubki, skręćcie te dwie części ze sobą. Ja sobie to tutaj poskręcam. Trzeba dobrze skręcić. Ok. I góra też. Bo jak my to będziemy mieli unieruchomione z sobą, to będzie można przystąpić do lutowania tych przewodów. Trochę ciężko idzie. Dobra. Zostaje nam jeszcze tutaj ostatnia śrubeczka.
są mocarne śrubki. Dobra, mamy to skręcone. Wszystko się ładnie trzyma. No i teraz zobaczcie, widzicie, o co chodzi. Mamy to w ten sposób skręcone. Teraz zlokalizujcie przewody, znaczy terminale B- i B+. Czyli plus bat, czyli główny przewód, główny BC13, czyli plus bat, czyli główny plus pakietu, zlokalizujcie. I zaraz koło niego B-, czyli główny minus pakietu, czyli tutaj pójdzie minusowy przewód, a z tego dolnego pójdzie plusowy przewód do pakietu. Ta strona, plus i minus, ona powinna być od strony gniazda ładowania, czy kluczyka, innymi słowy. Czyli w moim przypadku odwracamy to. OK, czyli ja mam teraz przewody, gdzie je mam? Tutaj, tu mam przewody minus i plus. I one będą tak umocowane. Zatem BMS, który mam w swoim komplecie, on będzie skierowany przewodami. Okay. On będzie skierowany przewodami w drugą stronę, widzicie? W stronę gniazd i kluczyka. Unieruchamiam sobie tutaj ten tego BMS-a, dociskając go do powierzchni, do samego pakietu, tak żeby on dobrze osiadł tutaj, żeby się na przewodach tutaj nic go nie podnosiło. Staram się go tutaj jak najniżej. Chodzi o to, że jest mało miejsca później na obudowie na górze, aby go później tam poprawiać. Okej, raz i dwa. Dobrze, mamy to. Widzicie? Jest to tak przyklejone, żeby BMS wpadł do środka tego otworu, ponieważ tutaj jest bardzo mało miejsca, żeby móc cokolwiek tutaj podziałać. Więc BMS mamy zamocowany i tak samo zrobimy z przewodem. Przyłóżcie sobie przewód balansujący do BMS-a tak, jakbyście mieli go to włożyć. Widzicie, BMS wchodzi w ten sposób. W ten sposób wchodzi BMS. O. Ale my go nie wkładamy do gniazda, tylko połóżcie sobie go na gnieździe, ewentualnie tak nawet z centymetrowym zapasem, widzicie, tutaj na górę. I unieruchomcie go taśmą w tej pozycji, żeby ona wam przytrzymywała ten przewód w jednej pozycji. To nam pomoże lutować te przewody. Zaraz wam pokażę. Tak, unieruchomimy to. Okay. Dobrze. Okej, okay, mamy to. Dobrze. Widzicie? Oj. Odpadło mi to. Muszę to może mocniej przykręcić, przylepić. Ja może użyję jeszcze dodatkowo jakiejś warstwy taśmy. Przekrzywcie sobie te przewody w drugą stronę. Na razie tylko delikatnie. Tu jest taki otwór, a tu jest czujnik temperatury. Wsuńcie go sobie w to miejsce. Tam jakoś unieruchomcie, pozawijajcie. Niech on tam jest, niech on bada tą temperaturę. Może sięgniecie tam małym kawałkiem kwadratowym kaptonu, żeby spróbować go przylepić do powierzchni szczeliny między ogniwami. Może wam się to tam uda. Ja to spróbuję coś takiego tam spróbuję coś takiego sięgnąć. No, nie musi to być idealnie, ale niech sobie to tam będzie. No i teraz taśmą piankową wykonajcie takie dwa. Okay. O, przylepiamy taśmę piankową i kierujemy ją w dół pakietu. Zakrywam taśmą piankową ten otwór. Daję takie trzy paski tutaj.
Taśmą piankową również wyklejam wzdłuż, czyli tu jest taka, pokażę Wam zaraz, to przylepię. Bliziutko. OK. Czyli przyklejam to w samej krawędzi, o, tak żeby nie zasłonić sobie dostępu do blaszek terminali, a jednocześnie żeby przylepić go w rogu, żebym po tej blaszce mógł prowadzić przewody, żebym mógł tutaj prowadzić przewody balansujące. I z drugiej strony robię tak samo. Z drugiej strony również po krawędzi aż do samego terminala plusowego przylepiam sobie piankę, taśmę piankową. Pakiet mam obklejony pianką. Zdemontowałem na chwilę przewody, żeby Wam pokazać, które miejsca są tutaj teraz kluczowe i na które szczególnie należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, dlatego tak dużo obkleiliśmy pianką, ponieważ to będzie droga, po której będą szły przewody balansujące. Chcemy mieć pewność, żeby one były bezpiecznie prowadzone, dlatego ta pianka prócz mocowania przewodu jest bardzo dobrym izolatorem, ponieważ ona ma ponad 1,5 mm grubości. I ona dobrze izoluje przewody od podłoża, od taśm, od wszystkich tych cudzysłowie niebezpiecznych miejsc, żeby pakiet był bezpieczniejszy. I teraz zobaczcie. Jeśli pakiet mam umocowany tak, że w lewą stronę idą przewody wychodzące, to z tej strony mam przyklejony tylko jeden pasek, ponieważ tutaj idzie mało przewodów. Tu idą raptem 2 lub 3 przewody połączeniowe, jeśli chodzi przewody balansujące. Jeden taki pasek nam wystarczy, ponieważ przewody będą wychodziły w dół BMS-a i tu będą się rozchodziły. Jedne pójdą w lewą stronę do części pakietu, ale większość przewodów idzie tędy, dlatego tu te miejsca są szczególnie szerokie. Szczególnym miejscem, na które trzeba zwrócić uwagę, jest miejsce łączenia sekcji BC3 z BC3. To jest tak naprawdę, tutaj będziemy za niedługo robili mostek przewodu, który będzie łączył górny pakiet z dolnym, ale zauważcie teraz tutaj. Skoro tutaj pójdzie zaraz większość przewodów balansujących, to droga, którą one zajmą, jest większa. Dlatego te przewody pójdą sobie tędy, tutaj będą zawracały, idą sobie tą ścieżką tutaj, tu przechodzą na poziomo, no i tu się będą rozchodziły. Tu część pójdzie do jednych sekcji, część do tych dolnych, część do tych górnych. Dlatego miejsce, do którego w sekcji BC3 górnego pakietu, ja sobie tutaj odsłoniłem tą, jak tutaj mam lewą część tej sekcji, tą tutaj, i w to miejsce będę lutował przewód balansujący oraz przewód główny, którym będzie nam łączyły obie sekcje. Dlaczego tu jest BC3 i tutaj też jest BC3? Bo tak naprawdę elektrycznie to jest jedna sekcja, jedna duża sekcja. I tak naprawdę nie gra roli, czy byśmy przewód BC3 przylutowali tu czy tu. Ja go przylutuję do górnej krawędzi, ponieważ jest tu zdecydowanie więcej miejsca i obok zmieści mi się zarówno przewód balansujący z BMS-a, jak i główny przewód idący tutaj, do tej głównej sekcji, bo tutaj pójdzie gruby przewód, główny rozładowania, zaraz za niedługo będziemy go robili. Dlatego ta nalepka łączenie, ją mam schowaną pod spodem, dlatego w tym miejscu robię, jakby pół sekcji sobie zalepiam. Za chwilkę zobaczycie na gotowych przewodach, jak to jest polutowane, i zrobi się jasne, dlaczego to tak tutaj wygląda. Tu pole do przylutowania obu rzeczy. No i teraz tak, idzie sobie tutaj główna ta pianka, do której będą przylutowywane przewody. Zobaczcie, w niektórych miejscach przylepiłem takie małe kawałki, troszkę nachodzące na krawędź pakietu.
W tych miejscach przewód będzie zbaczał z tej głównej ścieżki, schodził w dół i będzie przylutowany po drugiej stronie w te sekcje, które tutaj są dostępne od spodu. Widzicie? Od spodu pakietu. Dlatego tak to robię, ponieważ pakiet ma obudowę, która ma takie garby, takie wgłębienia między ogniwami. Może tu będzie to lepiej zobaczyć. Widzicie? Takie lepiej zobaczone. Wtedy puszczenie przewodów wewnątrz tego rowka powoduje, że on będzie chroniony plastikiem po obu stronach i bardziej odporny na jakieś usterki, jakieś przyszczepania albo jakieś uszkodzenia, gdyby ten pakiet się przewrócił. Także w kilku miejscach mam, w tych miejscach, gdzie ma mi schodzić przewód, to pójdzie mi do tego miejsca, w którym jest na krawędzi, w krawędzią w dół i będę to lutował. Jeszcze jedna sprawa. Przewody, jak będę prowadził, nie mogą się krzyżować. One mogą tutaj zaraz centymetr od BMS-a, w tym miejscu, można ich ustawiać kolejność, ale już powiedzmy w tym miejscu, one muszą już iść równolegle. Więc może się okazać, że niektóre sekcje będzie łatwiej lutować szybciej niż wolniej, czyli szybciej lutować. Więc możecie sobie dla ułatwienia najpierw rozprowadzić wszystkie przewody, tak żeby je poukładać wedle siebie, żeby one się tutaj nie krzyżowały, a dopiero potem je polutować. No chyba, że macie dobry zmysł przestrzenny, no to czasem możecie na przykład lutować w kolejności 0, 1, 2, 3, 6, potem 5, bo nie wszystkie w tej samej kolejności będą prowadzone. Mamy ten priorytet, że przewody balansujące w żadnym miejscu nie mogą się krzyżować z sobą na powierzchni pakietu. One mogą się krzyżować tutaj, ale tu już muszą być równolegle. Zaraz będziecie widzieli, co jest. Następna zasada. Jeśli prowadzicie jakiś przewód balansujący, na przykład prowadzicie go do pola BC3, które jest dość dużym polem, ale są większe, na przykład BC1, widzicie, jak jest wielki. Zasada jest taka, że ten przewód BC1, BC3, obojętnie który, on nie ma prawa dotykać się żadnego miejsca w akumulatorze oprócz swojej własnej sekcji. O co chodzi? Czekajcie, wezmę sobie jakiś przewód. O, na przykład taki przewód sobie wezmę. Przykładowo prowadzę przewód do sekcji BC1, czyli tej długiej prawej sekcji. No to on przymocuje sobie go jakoś tak, dajmy na to. Na razie tak niechlujnie robię. Widzicie, tak, zrobię tutaj. On sobie tam idzie dalej. Mam tylko taki krótki przewód. Idzie sobie tam to dalej. O, tak. Widzicie, o co chodzi? Idzie sobie tam dalej. I on już tutaj, on może się oprzeć przy lutowaniu w tą stronę. On może być oparty o swoją własną sekcję. To nie ma problemu z tym. Ale nie mógłby być oparty o nie swoją sekcję. Przykładowo w akumulatorze potrzebujemy przeprowadzić w ten sposób. O, widzicie? Czyli my mamy przeprowadzone do BC3 po sekcji BC1, bo mógłbym przylutować ten przewód tutaj, a nie tu. To jest ta sama sekcja. Ale nie ma prawa on przejść po nie swojej sekcji. Czyli ja musiałbym dopiero poprowadzić go po gąbce troszkę dalej i przylutować go kawałek dalej. Jest to ważne, ponieważ na przykład po drugiej stronie, jak będziemy lutowali, o, przykładowo, pójdą sobie przewody na przykład tutaj, przykładowo, no to ja muszę go już skierować po przejściu od razu na swoją sekcję. Nie może być jakichś takich załomków, jakichś takich, wiecie, o co chodzi, nie wolno tak zrobić. Czyli przewód może dotykać, może leżeć tylko i wyłącznie na swojej własnej sekcji. Nie może leżeć ani dotykać, dlatego my prowadzimy pianką te przewody, żeby można było je bezpiecznie poprowadzić po pakiecie. Dobrze, ja wracam z przewodem, przyczepam go z powrotem, lutuję i zaraz pokażę dokładnie, jak te przewody powinny być poprowadzone. Po 30 minutach pakiet mamy polutowany. No i teraz zobaczcie, teraz wam opowiadam troszeczkę o tym. Przewody krzyżują się tylko w tym miejscu i to w pierwszych 2-3 centymetrach, ale tutaj już nie. Tutaj wszystkie przewody idą równolegle do siebie. Zobaczcie, jak to jest zrobione, dam wam przybliżenie, widzicie? Przewody są umocowane pianką,
idą sobie równolegle, mijają siebie wzajemnie, nigdzie się nie krzyżują, nigdzie się nie idą piętrowo, jeden po drugim. Widzicie, na tych kawałkach pianki przewody są umocowane, idą sobie w dół. Starałem się je montować pomiędzy ogniwami, ale no w niektórych miejscach powiedzmy szło po przekątnej, żeby było wygodnie. I z drugiej strony też idą przewody, tutaj obracają i tutaj sobie wchodzą. Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze takie nefralgiczne miejsce. No to jest to miejsce nefralgiczne, bo tutaj za niedługo będziemy montowali gruby przewód łączący sekcję górną z dolną. Widzicie, w tym miejscu. O. Czyli pójdzie między tym a tym. Tutaj pójdzie. Więc ten przewód, który tutaj szedł do pola BC3, polutowałem troszkę bliżej środka, żeby sobie to miejsce i to miejsce później połączyć bez problemu. Tutaj damy izolator i tutaj będzie przewód łączeniowy. Tak samo BC12, z uwagi na to, że jest najdalej ze wszystkiego, to musiałem troszeczkę go tutaj inaczej poprowadzić, w sensie po mniejszym łuku, żeby tu mi ledwo na styk starczył do końca. Gdyby z jakiegoś powodu Wam ten przewód ostatni nie starczał, no to możecie użyć jednego ze ścinków przewodów czerwonych, bo zostają końcówki, zlutować z sobą, poizolować kaptonem i wtedy można tutaj podłączyć ten przewód. Ale ogólnie tutaj nie ma jakby jakichś niebezpieczeństw, nie ma jakichś problemów. W miarę to fajnie się tutaj wszystko polutowało. Kolejną rzeczą jest to, że główne terminale, czyli te, które Wam wystają blaszki, na przykład blaszka łączeniowa, no to ona musi być, ona się składa z kilku blaszek. Jak zobaczycie, możecie to rozłożyć. W moim przypadku BC3, tutaj jest kilkublaszkowa. I tak samo BC13 też jest kilkublaszkowa. Trzeba to rozchylić, podsynować te blaszki osobno i starać się z sobą je zlutować, żeby one wszystkie były w postaci jednej zlutowanej warstwy, z warstwy blaszek. Dobrze, że? No to teraz wytnijmy sobie taki nieduży prostokątny kawałek, powiedzmy niecałe 2 cm na 4, coś takiego. I wkleimy go zaraz w to miejsce. To będzie miejsce, po którym przewód łączący dolny pakiet z górnym będzie sobie mógł iść i jednocześnie być odizolowanym od przewodów, czyli taśmą kaptonową zaizolujemy sobie te przewody. Na razie tylko w tym jednym konkretnym miejscu. Starajmy się przykryć wszystkie przewody troszkę szerzej niż sam epoksyd. OK. Teraz spróbujemy nieduży kawałek pianki. Ja tu jakąś końcóweczkę mam, to z tego jestem w stanie użyć. Albo i nie. Tu mam jakieś resztki. OK. I taki nieduży kawałek przylepiam. I unieruchomię to tutaj. OK. Teraz Wam to pokażę z bliska. Popatrzcie, widzicie? Tak łatwo. O, widzicie, w ten sposób to przylepiłem. W tym miejscu zrobimy mijankę. Czyli w tym miejscu przylutujemy kawałek przewodu. Czerwony, czarny, obojętne. Przymierzcie sobie tak kawałek tego przewodu, żeby on był przylutowany do BC3. O, w ten sposób. A jednocześnie sięgał do BC3 z drugiej strony. Ja mam taki nieduży kawałek. Zostało to około 6 cm. Patrzcie, widzicie? Taki mały kawałek. Odizolowujemy z niego końcówki. Ja odizolowałem około centymetra. Teraz musimy je pobielić. Czyli pokrywamy je cyną. To jest mostek, który będzie łączył górny i dolny pakiet.
po nim idzie pełny prąd rozładowania. Dlatego, zgodnie z tym, co Wam dałem wskazówkę wcześniej, zlutujcie sobie te wszystkie blaszki terminala BC3 wspólnie. Na płaskim terminalu BC3 spróbujcie tak troszeczkę sobie tą cynę rozszerzyć. Zrobić taką szerszą tą... Widzicie, ja Wam pokażę. O, widzicie, taka jest szersza tutaj, tam na górze, na koło BC3. Szerzej to pocynowałem. Tu też pocynowałem wspólnie pole, żeby było. I polutujmy to razem do siebie. Okay. Tu mamy z jednej strony. No i z drugiej. Z uwagi na to, że to się nagrzewa, to ja sobie to może użyję płaskoszczypów do tego. No i lutuję. Trzeba się upewnić, żeby lutowanie było porządne. Tu nie może się nic obluzować, poluzować. Zobaczcie, to wyszło. Widzicie? Czyli mamy gruby przewód plusowy i zaizolowany jest od przewodów balansujących kawałkiem szkła epoksydowego. Teraz na razie to zostawiam, ale to będzie trzeba zaraz zabezpieczyć. Ale teraz, skoro mamy już połączone pakiety górny z dolnym oraz polutowane przewody balansujące, możemy dokonać testu poprawności lutowania wszystkich tych komponentów, czyli mostków, przewodów. W tym celu bierzemy sobie woltomierz, bierzemy sobie przewód. Czekajcie, ja muszę teraz zrobić tak. Tymczasowo przylepiam tutaj kawałek taśmy, który będzie mi trzymał przewód balansujący. Nie rozjedzie mi się to tutaj wszystko. Teraz demontuję tymczasową taśmę trzymającą cały... Okay. Który trzymał mi całe złącze balansujące. Widzicie? Przytrzymuję tutaj palcem i odchylam złącze balansujące od BMS-a, żeby dostać się do złącz. Widzicie, jak tutaj oni błyszczą się? To są metalowe złącza, konektory złącza balansującego. Na nim będziemy teraz sprawdzali, czy nasz pakiet jest polutowany prawidłowo. Jak to zrobić? Najpierw musimy się przygotować do tego. Na bok. Słuchajcie, to jest miernik. Miernik to jest. Ustawiacie go sobie na... Zależy, czy macie automatyczny, czy nie. Ja mam automatyczny. Jeśli macie miernik taki z pokrętłem, który ma pokrętło, no to najpierw, ustawcie sobie na zakres albo automatyczny, tak jak u mnie, albo na zakres do 20 V. Bo są takie mierniki, które mają pokrętło i wybierzcie sobie do 20 V pomiar. Bardzo ważne w Waszym mierniku jest to, że on ma dwie sondy. Czerwona sonda i czarna sonda. Oraz Wasz miernik ma... Mój ma 3, widzicie, 1, 2, 3. Prawdopodobnie Wasz też ma 3 lub 2 konektory. Jeden będzie czarny konektor, drugi będzie czerwony. Po czym to poznać? Konektor COM będzie u Was tak podpisany. Do tego trzeba włożyć czarną sondę. Upewnijcie się, żeby zaraz nie było niespodzianek. A konektor podpisany jako wolty, napięcie, jakieś diodki. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda, widzicie? To jest taki symbol tutaj. Tutaj wpinamy czerwoną sondę. Musicie się upewnić, bo dalszy pomiar będzie wymagał Waszego miernika ustawionego prawidłowo, tak jak ma być, czyli sondy włożone do odpowiednich złącz. No i teraz słuchajcie. Cały pomiar polega na przemierzeniu po kolei tego złącza. Ono ma 14 przewodów, prawda? Musimy przemierzyć pary. Przewód numer 1 z 2, 2 z 3, 3 z 4, 4 z 5. Musimy tak zrobić 13 pomiarów, jeśli ma nasz akumulator jest 48 V.
albo 10 pomiarów, jeśli wasz akumulator jest 36-woltowy. Słuchajcie, bardzo ważne, zaostrzcie sobie końcówki waszego miernika, one nie mogą być tępe, ponieważ te złącza są bardzo blisko siebie. Jeśli wy nie będziecie mogli dobrze zmierzyć tego i będziecie tam, wiecie, ruszać w tych złączach, może doprowadzić do zwarcia miernikiem, a wtedy uszkodzi się ten przewód, zepsuje się, wytopi i będzie trzeba ten przewód wymieniać, co jest czasochłonne i upierdliwe, no bo trzeba go kupić, a znowuż tego nie ma. Więc delikatnie przykładamy czarną sondę do czarnego przewodu, czyli BC0 w waszej złączu balansującym. Przykładamy. Drugą sondę do następnego przewodu w kolejności i mierzymy napięcie. W moim przypadku jest to 3,4 V z jakimś tam drobnym hakiem. 3,44 V. Zobaczcie, jest to bardzo, bardzo teraz ważne. Każdy miernik potrafi pokazywać napięcia z plusem i z minusem. Co to znaczy z minusem? Zobaczcie tutaj, w tym miejscu, przed wynikiem, w tym miejscu zobaczcie. Jak ja sobie mierzę napięcie, tutaj nic nie ma. Ale teraz zobaczcie, obrócę nieprawidłowo miejscami, czyli dotknę czerwonym czarnego przewodu, a czarną sondą czerwonego przewodu. Zobaczcie, pojawia się nam tutaj minus. Widzicie ten minus? To jest ważny minus. Ten minus oznacza, że wy dotykacie przewodów odwrotnie niż powinno być. Tak mówię to bardzo, wybaczcie tutaj osoby, które się na tym znają, ale ja muszę prostym językiem rozmawiać. Odwrotnie. Czyli jeśli czarną sondą dotykacie czarnego przewodu, czerwoną sondą dotykacie następnego w kolejności, drugiego przewodu, a wynik mimo wszystko jest minusowy, to coś jest nie tak i trzeba się zatrzymać i zobaczyć coś, co zrobiliście źle. Czy to złącze było odwrócone? Czy czarne jest przylutowane do złego przewodu? Nie wiadomo, ale należy się zatrzymać i zastanowić. Wynik prawidłowy powinien się zawierać między od 3 V do 4,2. W tym zakresie wynik powinien być prawidłowy. Z plusem, czyli z brakiem minusa. W moim przypadku jest to 3,44 V. Wynik jest prawidłowy. Polutowałem pierwszy przewód dobrze. To teraz przesuwamy się o jedno. Czyli czarnym dotykamy drugiego przewodu, a czerwonym trzeciego. Dotykamy. Wynik powinien być podobny do poprzedniego. 4,44 V. Może być delikatna różnica, bo możecie mieć prostszy miernik i on będzie mniej dokładnie pokazywał, ale mniej więcej około 3,4 V powinniśmy zanotować na kolejnym pomiarze. Tak samo w trzecim pomiarze, czyli pomiar między trzecim a czwartym, bo pamiętacie, przesuwamy się o jeden. Robimy pomiar i tutaj też powinno być około 3,4 V. I tak trzeba przejść po kolei, po całym 3,4, 3,4, 3,4, trzeba przejść po całym wyniku i potwierdzić, że wszystkie wyniki są z plusem i około 3,4 V. Ja mam takie wyniki. Wszystkie są około 3-4 V, wszystkie z plusem. Mój pakiet polutowany jest prawidłowo. I mógłbym przejść do kolejnego kroku. Ale u was może być różnie. A co jeśli testujemy sobie po kolei sekcję, aż nagle trafiamy na taki wynik między sąsiednimi? Zobaczcie. Jakieś 6,9 V. Co to w ogóle ma znaczyć? 6,9 V. Coś jest nie tak. Albo na przykład zobaczycie taki wynik, przykładowo. Proszę. Minus 17 zamiast 3,4. To oznacza, że pomyliły wam się któreś z przewodów i zamiast przewód na przykład BC6 przylutować do szóstki, to machnęliście się i przylutowaliście do ósemki. To należy poprawić.
Dlatego to połączenie na razie mamy w formie niezabezpieczonej, żeby łatwo go było zdemontować, przewód odwinąć, wymienić, polutować na nowo, przetestować, czy wszystko się zgadza. W moim przypadku wszystko się zgadza. BMS jest polutowany prawidłowo, wszystkie napięcia są zgodne. W takim wypadku mogę dokończyć zabezpieczenie tego, przewodu taśmą kartonową. Okay. I zabezpieczę go zarówno na okoliczność wibracji, okay, czyli docisnę ten przewód do powierzchni pakietu, jak i zabezpieczę jego terminal przyłączeniowy, czyli w miejscu, w którym on jest przylutowany do pakietu, by tutaj też wibracje, wiecie, tu może wibracja być, coś się tu może wypracować, dlatego też to tutaj zabezpieczam dodatkowo i dociągam to do samego pakietu. Jest to w miarę ok zrobione. Następnym krokiem będzie obklejenie i pozabezpieczanie reszty przewodów, czyli kleję po kolei dookoła wszystkie przewody. Staram się teraz zabezpieczyć, żeby one się względem siebie nie przesuwały. Używam do tego taśmy kartonowej. Z uwagi, że to chwilę potrwa, widzimy się za chwilę i opowiem Wam resztę rzeczy, na co w tym przypadku zważać i zwracać uwagę. Zabezpieczyłem dookoła cały pakiet. Zobaczcie. Tutaj na płasko zabezpieczyłem, żeby przewody się nie przesuwały względem siebie, więc one dalej są idealnie płasko, zakręcają tutaj. Unieruchomiłem przewód łącznikowy, unieruchomiłem przewody schodzące w dół, żeby tu się nic nie przesuwało i tak samo zaizolowałem te przewody, miejsca lutowań przewodów od spodu. Tak samo z przodu pakietu, unieruchomiłem główne przewody idące wzdłuż pakietu, tak samo z jednej i z drugiej strony. Jedyne pola, które teraz są odsłonięte w całym akumulatorze, to jest pole B-, czyli główny przewód minusowy i plus BAT, czyli główny plus przewodu idącego na akumulator. Teraz biorę sobie taki przewód minus B, ten, i lokalizuję takie zagięcie, zobaczcie, tu, to zagięcie lokalizuję tutaj, widzicie, że w którymś miejscu ta krawędź tutaj, ona się kończy. Więc do niej idzie sobie przewód, ten, tutaj zakręca w dół i on będzie przylutowany, tu będzie przylutowany w to miejsce, tutaj. Więc ja go muszę odrobinkę skrócić i przylutować na płasko do tego terminala, dlatego w pierwszej kolejności pocynuję sobie go na odległości około 1,5 cm. Okay. No i teraz potrzebuję go troszkę skrócić. O ile skrócić? Zobaczmy. Niewiele, około centymetra. Może być, że w Waszym przypadku tego nie będzie trzeba skracać. Trzeba przyłożyć, przymierzyć, zobaczyć. Czyli lutujemy minus B, znaczy minus z akumulatora do minusa z BMS-a. Dobrze to trzeba wszystko pocynować, dobrze to przelać. To było porządnie, nie tak, że z jednej strony pocynowane, a z drugiej strony... Tylko z jednej strony pocynowane, a z drugiej strony widać żyłki. Tak nie może być. Ja sobie pomagam płaskoszczypami, bo to jednak jest gorący, gorący przewód. Lutujemy. To też musi być dobrze polutowane, to jednak idą duże prądy. Mamy przylutowany ten przewód. Teraz go unieruchomię kartonem.
Na razie te dwa pozostałe zostawiam. Chcę go docisnąć do powierzchni plastiku i unieruchomić, żeby on tutaj też nie przesuwał się. No i też zabezpieczę miejsce lutowania i przymocuję kapton z boku. Dobrze. Kapton, macie całą rolkę, nawet możecie zużyć ją. Nie ma sensu tego magazynować. Dobra. Spróbujmy teraz włożyć nasz pakiet do środka. Zobaczymy, czy, okay. Czy tutaj wszystko gra. Tutaj wszystko, nic nam tutaj nie zawadza. Ok. Wygląda to wszystko dobrze, bardzo dobrze wręcz. To możemy przystąpić do dalszych prac. No dobra. Następnym krokiem będzie wykręcenie gniazdka ładowania. Ono powinno wykręcać się w miarę ok. Wyciągamy i oglądniemy sobie, jak to tutaj wygląda. Gniazdko ładowania ma trzy pola. Zobaczcie sobie, nie wiem, czy będziecie może widzieli. Trzy pola ma. Dwie płaskie blaszki, w moim przypadku po lewej stronie, czyli dwie płaskie blaszki i jeden taki kątowniczek. Dwie płaskie wychodzące na wprost i kątowniczek po prawej stronie. Obie wychodzące na wprost to jest minus. Minus, gdzie będziemy lutowali czarny przewód cienki do tego gniazdka. Natomiast kątowniczek to jest plus. Do niego będziemy lutowali czerwony przewód. Środkowa blaszka, zobaczcie, środkowa blaszka przechodzi bardzo blisko kątowniczka. Dlaczego? Dlatego należy ją odsunąć troszeczkę. Widzicie, ja odgiąłem ją, widzicie troszkę. Odgiąłem ją od kątowniczka, żeby przypadkiem nic nam się tutaj nie zwierało. Cynujemy teraz oba te terminale. W ten sposób, że kątowniczek zalewam cały cyną. Staram się zalać cały cyną. Okay. Dobrze. Oraz cynuję obie blaszki. Te blaszki nie dotykają się wzajemnie do siebie, a ja będę musiał je połączyć. Dlatego kawałek przewodu czarnego odizoluję tak, na około 5 mm. Odizoluję na około 5 mm i pocynuję. I przylutuję go w ten sposób, aby on samym sobą połączył te dwie blaszki. Czyli spróbuję przylutować ten przewód mniej więcej w połowie. Ok, tu mam jakiś farfocel. Ok, widzicie, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, ale przylutowałem przewód do obu blaszek i on je połączył z sobą, te dwie blaszki. Tak samo, czy też lutuję przewód do plusa gniazda ładowania, czyli do tego kątowniczka. Ja go zalałem cyną, połączyłem mu ramiona, żeby on dobrze tam, ta cyna unieruchomiła ten i teraz przewód plusowy. Dobra.
No i mam to polutowane, te przewody. Teraz nakładam na nie dwa 1,5-centymetrowe kawałki koszulek termokurczliwych. I je zgrzewam. Bardzo ważnym jest przy zgrzewaniu końcówek koszulek termokurczliwych, aby dosuwać je w chwili, kiedy one się już kurczą, bo one mają tendencję do odsuwania się. Mamy tutaj nieuruchomione. Wracamy z tematem, czyli wsuwamy z powrotem do wnętrza. Okay. No i nakrętka i nakręcam. Trzeba przykręcić tą nakrętkę nie za mocno, żeby nie obrobiła gwintu, bo wtedy będzie doprowadzało to do sytuacji, że gniazdko będzie się luzowało. Więc mogłaby się tam zrobić szczelina i przez tą szczelinę woda dostawać się do wnętrza akumulatora. My to zresztą miejsce też będziemy troszkę uszczelniali. Dobrze. Ok, mamy to. Teraz stoimy przed pewnym wyborem, bo jeśli budujecie taki akumulator na takiej obudowie, stosunkowo duży, o dużej pojemności, dużej wydajności prądowej, ale będziecie go wykorzystywać do zestawu niewielkiej mocy, to znaczy 25 amper lub mniej, na przykład 17 lub 14, nie więcej niż 25 amper, nie więcej, to wtedy możemy w dalszym kroku używać tego gniazda do rozładowywania w ten sposób, aby korzystać z wbudowanego połączenia, czyli szyna plus bidon stykają się. Dlaczego do 25 amper? Bo to jest badziewne złącze, najprostsze badziewne złącze. Czekajcie, spróbuję, może mi się to uda wyjąć stąd. Jakoś. O, dobra. Zobaczcie, to jest takie najbadziewniejsze złącze na dwóch pinach, biedopinach. I one nie, to złącze nie jest w stanie przenieść więcej niż 25 amper. 25 amper to i tak jest na maksymalnie. A my, czyli jeśli macie taki plan, żeby ten bidon nigdy nie służył do zasilania niczego mocniejszego, no to możemy go wykorzystać. I możecie podłączyć przewody, które będziemy za chwilkę lutowali w naszym zestawie, do tych konektorów. Ale w naszym przypadku robimy bidon o wiele, wiele mocniejszy. To znaczy, będzie podłączony do o wiele mocniejszej instalacji. I żeby wykorzystać w pełni jego możliwości obciążeniowe, bo ten pakiet dałby radę z siebie dać nawet 45 amper, to wtedy nie możemy korzystać z tego złącza, bo ono by było wypalone, popalone, zwarcia. Nie wykorzystujcie go, tego standardowego konektoru biednego. Tylko wyprowadzimy z akumulatora przewody i podłączymy je na wtyczce. Czyli w bidonie przy gniazdku ładowania wiercimy taki otworek. Zobaczcie, ja go wywierciłem w ten sposób, żeby on, żeby go zmieścić między wspornikiem śrubki a samą obudową, samym gniazdem ładowania. Użyłem wiertła bodajże chyba 10 mm, ale możecie wykorzystać 8, 9, 10. Bo my przeprowadzimy sobie teraz przewody przez ten otwór. Ok, widzicie, o co chodzi. I wyprowadzimy je sobie zaraz na tyle daleko od obudowy akumulatora, żeby móc
sprawnie podłączyć się do sterownika. Więc w tej chwili bierzemy sobie gniazdka XT60. Najczęściej akumulatory mają taki wtyk, czyli żeński wtyk, i my też taki przylutujemy, ponieważ najczęściej sterowniki mają męski. Jak macie taką końcówkę, jak taki konektor, to oglądnijcie go z każdej strony. On ma nadrukowane, wyciśnięte, z której strony jest plus, z której strony jest minus. I tak podłączcie, żeby plus do czerwonego przewodu, minus do czarnego. Ja przylutuję sobie te przewody, żeby z jednej strony mieć już te konektorki zarobione. I wracamy za kilka minut, jak to będę miał tutaj przygotowane. Końcówkę polutowałem, nałożyłem koszulki termokurczliwe, mam to zgrzane. No to teraz przeprowadzę sobie to przez otwór. Tutaj. Zostawiam tyle, ile potrzebuję. Ja potrzebuję niewiele. Sterownik będzie w tej konstrukcji daleko. I tutaj robię supełek na dwa przewody. Delikatnie je tutaj unieruchamiam. I przeciągam w to pobliże tutaj. Widzicie? W ten sposób zabezpieczam przewód przed możliwością wytargania go. Teraz odsunę sobie te przewody i wsunę tutaj pakiet. Ok, mamy to tutaj przygotowane, mamy tutaj kilka przewodów, widzicie, tu mamy od ładowarki, tu mamy od rozładowania. Potrzebuję teraz, czy potrzebujemy teraz, wymontować wskaźnik naładowania z tej obudowy. Wykręcimy go. Raz i dwa. Gdzie mamy ten wskaźnik naładowania? Też zaraz nam będzie potrzebny. Jak to teraz będzie wyglądało? Słuchajcie, mamy teraz trzy rzeczy. Po pierwsze, pole minus C. W naszym przypadku jest to BMS asymetryczny, więc ma osobny przewód do ładowarki i osobny przewód do rozładowania na sterownik. Może być tak, że w przyszłości traficie na taki BMS, który będzie symetryczny. Czyli te dwa przewody będą w postaci jednego pola. No wtedy tutaj będzie i minus od ładowarki, i minus od sterownika. Ale w naszym przypadku te przewody są osobne. Więc najpierw podłączymy sobie... robimy sobie porządki. Więc najpierw polutujemy minus z ładowarki, minus naładowarki idący z BMS-a, z minusem ładowarki idącej z gniazda ładowania. Słuchajcie, ważna rzecz, ważna. Gniazda ładowarki wyprowadzone ma przewody na wprost, które dochodzą do śrubek i pinów gniazda ładowania, gniazda rozładowania. Kiedy my polutujemy te przewody tutaj, to pod i będziemy uszczelniać akumulator silikonem, to tutaj będę wsuwał wycięty z epoksydu taką izolację, żeby oddzielić przewody od tych śrubek, które tam macie na dole. Bo to tak nie mogłoby zostać, absolutnie. Więc jeśli teraz będę przycinał te przewody, to ja się będę starał robić delikatny zapas tych przewodów, żeby tutaj można było tym przewodem delikatnie manipulować, aby łatwiej mi było podsuwać rzeczy. Więc pamiętajcie, zróbcie sobie tutaj delikatny luz. No dobrze, to więc co my tutaj mamy? Ok. Powinien Wam zostać taki mały kawałek koszulki termokurczliwej, której nakładaliśmy na te dwa gniazda. Tego kawałka koszulki termokurczliwej użyję do zabezpieczenia cienkich przewodów tutaj, w tym miejscu, od minusa. Natomiast grubszy przewód, który macie, taki biały, użyję do zabezpieczenia grubego przewodu głównego rozładowania, czyli tych dwóch przewodów, które tutaj teraz będą połączone. Ok. Czyli zaczynamy od polutowania minusa.
Ja sobie troszeczkę bardziej odizoluję przewody BMS-a. Też przytnę sobie na jakąś taką dogodną odległość minus od ładowarki. Przełożę sobie przewód koszulkę. Pozostaje teraz pocynować. Pamiętajcie, lutowania muszą być pewne w 100% polutowane. Okej, mamy jedno. Dobra. Kiedy mamy już polutowany przewód minus od ładowarki, to możemy zabrać się za lutowanie kolejnego przewodu, czyli minus od ładowania. Lutowanie przeprowadzimy gdzieś w tym rejonie. Czyli musimy skrócić przewód BMS-owy, powiedzmy do długości około niecałych 5 cm, nawet myślę, że to około 4 byłoby bliżej. Słuchajcie, jeśli tutaj macie taki otwór, trzeba go zalepić, bo jeśli jeszcze nam coś tam wpadnie i będzie problem, dlatego zabezpieczymy go kawałkiem taśmy kaptonowej, żeby tutaj nic się nam w środku tutaj nie schowało. A. Teraz widzicie, skróciłem przewód BMS-a bardzo krótki, dałem go bardzo krótki, odizolujemy około centymetra. Okay. Uwaga na żyłki, które mogą powstać przy ściąganiu izolacji. Tak samo przewód. Ja z odpowiednim zapasem go tutaj zrobię, tak żeby był mniej więcej, powiedzmy, taki gdzieś może, z większym luzem. Powiedzmy tak, tyle tego przewodu dodatkowego zrobię. Tak samo, ściągam izolację, ale tutaj jest około 2 cm, troszeczkę więcej. Okay. Teraz biorę wskaźnik naładowania, zdejmuję mu również około 2 cm izolacji. Dobrze. Obracam i owijam wokół przewodu idącego do minusa do ładowania, znaczy rozładowania, i taki zawinięty podwójny przewód cynuję. Staram się to tutaj dobrze pocynować, żeby był ładnie przelany przewód z odpowiednią ilością cyny z każdej strony, z lewej, z prawej. Tak samo przewód od BMS-a lutujemy. Również staram się go przelać z każdej strony, żeby był porządnie przelutowany. OK. Minimalnie zostawiam więcej cyny na przewodzie. Teraz nakładam tą końcówkę, znaczy tą koszulkę termokurczliwą, która była w komplecie, tą białą większą. I staram się. Teraz tak, odcinam z końcówki przewodu ten niepocynowany kawałek, około 5 mm. Mam teraz taki ładny pocynowany. No i przykładam i rozgrzewam oba przewody i pozwalam im się połączyć z sobą. Jeśli na obu przewodach mieliście trochę cyny, to one się bardzo ładnie zlepią z sobą. O, ładnie to pocynowane. Troszkę od spodu nie jestem zadowolony, poprawiam. Nie jestem zadowolony z lutowania. Pamiętajcie, musicie być zadowoleni z lutowania. Poprawię troszkę, dodam więcej cyny z drugiej strony, bo widzę, że z drugiej strony źle się to pocynowało. Okay, jest lepiej.
ponawiam całe. OK. Mamy przewód. OK. Teraz przesuwam czerwony, przesuwam niebieski, żółty przewód. Prowadzę go brzegiem pakietu. Widzicie, brzegiem pakietu. OK. A minusowy przewód około centymetra od niego, tutaj w tym rejonie, i unieruchamiam oba przewody w tym miejscu kaptonem. Czyli niebieski, żółty przewód minus odładowania w rogu pakietu, tam gdzie jest takie zagłębienie, a minusowy blisko około centymetra od tego przewodu. Okay. To, że tutaj troszkę odstają te przewody, to nic, bo my się zaraz będziemy nimi tam zajmować. OK. Może jeszcze niżej coś przychwycę, żeby to tutaj też jakoś miało ręce i nogi. Dobrze. Mam teraz pewność, że te przewody się nie przesuną podczas pracy. Nic się tutaj nie będzie obdzierało. Dobrze. Te przewody dwa, je będziemy mogli przesunąć troszkę lewo-prawo, aby dostosować je do obudowy i do tych zaczepów, które tutaj są. Żeby trafiały te przewody pomiędzy zaczepami. Wtedy lepiej będzie pokrywa przylegała do samego akumulatora. Dobrze. Teraz mieliśmy przycięte te przewody, czyli plus od ładowarki i plus od przewodu rozładowania, na taką odległość, żeby wygodnie się je przylutować, żeby się wygodnie przylutowało do przewodu, do terminala plus bat. Jeśli tak jak w moim przypadku macie ten terminal plus bat złożony z kilku blaszek, postarajcie się je z sobą zlutować. Ja robię to tak, że je rozdzielam na pojedyncze blaszki, delikatnie cynuję między nimi i od góry, następnie płasko szczypami je chwytam wszystkie trzy na raz i tak je grzeję dookoła, żeby je ścisnąć i zlutować. Terminal jest zazwyczaj na tyle szeroki, że spokojnie można, nie skręcając tych przewodów, przylutować je jeden i drugi obok siebie. Także ja je też teraz powolutku przylutowuję. Pamiętam o tym, żeby lutowanie było pewne, żeby cyna dobrze oblewała każdy z przewodów, żeby nie było tam niedolutów, ponieważ jakby to odpadło, no to akumulator ma usterkę, no i trzeba naprawiać i po co to tak. Dobrze. Tu i trzeci przewód plus od rozładowania. Czyli mamy do tego samego terminala trzy przewody. Plus od licznika, plus od ładowania i plus od rozładowania do sterownika. No to co, spróbujmy to teraz delikatnie unieruchomić tu w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj nam idzie, widzicie, ja Wam go tutaj pokażę z tej strony, o, tutaj idzie trzpień od śrubki. Będzie on blisko. Więc my musimy dociągnąć wszystkie przewody do obudowy, aby nic nam się tutaj nie przesuwało, ani nic się nie dotykało przyszłej obudowy. Wygląda to dobrze. OK. Samo tutaj te przewody. Ja je tak delikatnie podniosę i wszystkie przewody spróbuję zrobić supełkiem z taśmy. Gdyby brakło Wam koszulek termokurczliwych, albo na przykład musielibyście nałożyć taką koszulkę termokurczliwą, aby zabezpieczyć przewód, który Wam się uszkodził, no to też możecie zabezpieczać miejsca lutowania taśmą kaptonową, powijać go w miejscu, w którym lutujecie dany przewód. OK. Słuchajcie, zrobię sobie tutaj porządki i zabierzemy się teraz za
no to co, może przymierzymy obudowę, zobaczymy jak ona tutaj będzie. To sobie odegniemy, żeby nam to nie przeszkadzało. Wskaźnik ładowania na razie zostawiamy. No i co, możemy zrobić pierwszą przymiarkę. Spróbujemy nasunąć obudowę. Czy nam się tutaj coś przeszkadza? Jak czujecie, że mi coś przeszkadza? Ja tutaj czuję, że coś mi tutaj odbija. I chyba trafiłem tym wspornikiem tutaj między te przewody. Muszę je troszeczkę poprzesuwać. Musicie tak poustawiać, żeby nie trafiać na to. Okej, coś tutaj jeszcze mamy. Spróbujemy to tutaj poprzesuwać. Coś tutaj mamy. Aha, bo mi co na tej taśmie. Dobra. No musicie troszkę popracować nad tym, bo tutaj są różne elementy, które będą przeszkadzać. Widzicie, tu ja troszkę taśmie mi tu przeszkadzał w zamknięciu, która służyła do unieruchamiania. No spróbujemy to jakoś tutaj znaleźć. Złoty środek. Zamknął, obudowa jest w miarę fajnie, tutaj widzicie, wszystko tutaj się trzyma, ładnie tutaj pozamykane, więc myślę, że takie umiejscowienie przewodu będzie optymalne. No, miałem tutaj przed chwilą przewinięty jeden z przewodów, który przytrzymywał mi te okablowanie, ale się okazało, że on jest przeszkodą do zamknięcia obudowy. Dobra, to teraz zamykamy, znaczy się podłączamy BMS-a. Dobrze, czyli uważajcie, żeby równiutko to w złącze wcisnąć do BMS-a. Nie ma opcji, żeby ono gdzieś się przesunęło. Wciskamy je tutaj. Okay. Ma się zatrzasnąć. I zabezpieczamy go kawałkiem kaptonu, żeby się w przyszłości nic tutaj nie rozłączyło. Zamykamy. Dobra. I teraz teoretycznie powinien po naciśnięciu tego przycisku zapalić się lampeczka. A widzicie, już nam wskazuje poziom naładowania. Mamy to. Weźmy kawałek kaptonu. Połączę sobie tutaj te przewody. Cztery w jedną jakby wiązkę. Ok. Najpierw zaczniemy od zabezpieczenia kawałkiem epoksydu fabrycznego złącza, tak aby nie obcierały się o niego żadne przewody. Więc ja pokryję delikatnie to miejsce silikonem. Ok. I wkleję pod przewody od gniazda ładowania, ale na złączu właśnie ten przewód. Drugim miejscem, gdzie będę zabezpieczał, to jest okolice gniazda ładowania. Zależy mi na tym, aby przewody, które są do tego gniazda ładowania doprowadzone, one żeby się nie ruszały, ponieważ one z biegiem czasu i drżenia spowodowałyby, że odpadną od samego gniazda ładowania i spowodują usterkę. Nie chciałbym tego zrobić, więc zabezpieczyłem. Trzecie miejsce to zabezpieczenie otworu od samego przewodu. Cofam troszkę przewody w głąb na odległość około paru centymetrów. Teraz uważnie silikonuję wszystko dookoła w tym miejscu. Okay. A następnie wracam z te przewody z powrotem i opieram je tym supłem o... Okay. I opieram je tym supłem ile się da, nie do końca, mogą troszkę cofnąć, ile się da, aby wyciągający się przewód uszczelnił się jeszcze pomiędzy poszczególnymi żyłami. Wtedy jest to bardzo szczelne połączenie. Daję też troszeczkę po bokach tego silikonu przy gnieździe odładowania na przykład. Troszkę pomiędzy pakietem a obudową.
Nie przesadzam, ale wolę dać w wielu miejscach mało niż w jednym za dużo. Pomoże to temu pakietowi być trzymanym. Tego typu obudowa jest na tyle fajna, że ona jest, ona ma uchwyty własne na pakiety. Tak normalnie tego nie mają obudowy, więc to ułatwia całe trzymanie. Dobrze, w kilku miejscach tylko, nie ma tutaj potrzeby jakby dawać dużo tego silikonu. Ważnym aspektem jest, silikonowanie obudowy po krawędzi. Ale zrobimy to za chwilkę. Po pierwsze, teraz weźcie sobie pokrywę górną, zlokalizujcie tą gumkę, która powinna być albo tutaj w woreczku z częściami, albo zamocowana. Poprawcie ją, ona nie może wystawać, ona musi być dobrze tutaj unieruchomiona. Widzicie, tu mi coś odstaje troszkę z jednej strony. Muszę to poprawić, ponieważ ta gumka będzie tutaj nam zaraz potrzebna, więc wyjmujemy ją w ogóle. Wyjmujemy. Musimy się wydubać stąd. Czy muszę sobie pomóc. Ok, mamy ją wydłubaną. Czekajcie. Teraz nalepiamy tą maskownicę, tak żeby to ładnie tutaj unieruchomić. Ok. I teraz, jak już mamy ten otworek z maskownicą, dopiero teraz unieruchamiamy to, tą gumkę w środku. Staramy się ją tutaj powciskać szczelnie. O, dopiero teraz ta gumka jest szczelna. Sprawdźmy z drugiej strony. Jest tu coś krzywo, też poprawmy to, bo przez to później będzie, będzie przeciekać woda. Dobrze, teraz spróbujemy zrobić pewną logistykę i staramy się przykręcić. Ja wiem, że to teraz będzie trudne, to przykręcenie, ale spróbujcie. Mianowicie, to będzie tutaj przymocowane. Możemy tutaj za bardzo tym operować, bo przewód nie jest długi. To wiecie, co spróbujemy zrobić. Spróbujemy może to przechylić troszkę. Będzie łatwiej. Tu sobie czymś muszę to podłożyć. Na przykład. Ok. Coś większym może. A tu mamy coś takiego. Mamy podłożone. Ja nie chciałem przedłużać tego przewodu, bo on tak naprawdę nie jest potrzebny do niczego. Tylko by się tu majtał. O, myślę, że jest to odpowiedni pomysł. I pozwoli nam to tutaj pouniruchamiać. Dobra, to jest to. Wiecie, nie będzie wygodnie, ale przykręcimy to tutaj tymi śrubeczkami, które były w zestawie. Jest to ok. Czekajcie, muszę tu sięgnąć. Śmiesznie trudno. Dobra, coś mi tu wypadło. Pomęczcie się z tym trochę, bo się to na pewno uda przykręcić. A nie chcemy tutaj dodatkowej długości przewodów, bo one są do niczego niepotrzebne, a tylko wprowadzałyby niepotrzebne ryzyko. Dobra, jedna śruba jest. Druga. Ok, dobra. Delikatnie operować tym trzeba. Ok. Przewód jest krótki, delikatny. No dobrze. Na razie nie przykładam tego tak bardzo, bo jeszcze jest ostatnie miejsce do uszczelnienia. Mianowicie musimy obudowę uszczelnić po krawędzi. Czyli tutaj po całej krawędzi obudowy dookoła musimy dać cieniusinką warstwę silikonu. Ona ma być cienka jak papier, ale dookoła. Nie może być zbyt gruba, bo silikon nie lubi być ciskany i bardzo by nam odbijał tę obudowę. Więc delikatnie, nawet wiecie co, myślę, że nawet palcem by można było to porozprowadzać. O,
Dobrze się to rozprowadza. Troszkę na palec. Delikatnie zwilżamy krawędź akumulatora. Zamkło mi się to. Dobra. Krawędź jest potrzeba uszczelnić, no bo jednak woda się wciska, jak się jeździ szybko, ona się wszędzie wciska. Dobra, mamy to. Teraz domknijmy obudowę. Jak się Wam gdzieś pobrudzi obudowa z silikonu, to się nie martwcie, to puści. Ok, mamy to domknięte. Dobra, no i teraz słuchajcie, zamykanie. My musimy to zamknąć. Tu mamy śrubeczki oryginalne. Trzeba to jakoś zamknąć, żeby nam się nic nie poprzewracało. Więc śrubeczki. Śrubokręt. I teraz zamkniemy obudowę. Jak to zrobić teraz? To wiecie, to jest gramotne. Wszystko jest od silikonu. Więc to troszeczkę próbujemy zrobić. Ja to może tak zrobię, że przykrzywię obudowę pod kątem. Spróbuję tutaj mieć magnetyczny śrubokręt. To by było fajnie. Trzeba jedno. Jak to zrobić? Jedną ręką. O, zrobimy tak. Wiecie, o co chodzi? Nie chcę tego obracać do góry nogami, bo mi się to wszystko tam poprzesuwa. No dobra, zróbmy tak. Wrócimy to. Akumulator jest zakręcony. Zostawiam go na 48 godzin, przepraszam, 24 godziny na związanie silikonu. Po tym czasie czyszczę silikon z dookoła, wyciśnięty przez obudowę. Czyszczę tutaj to okolice gniazda. Dodaję silikon dodatkowo do tego otworu, żeby go uszczelnić i wyrównać. Dam też sprężynkę zabezpieczającą przewód na całej długości aż do samego gniazdka i zostawiam akumulator jako skończony. Szyna. Pamiętajcie, że ten bidon, on to jest jeden z najcięższych bidonów stosowanych w takich lekkich pojazdach i on ma dużą bezwładność, więc przy wywrotce łatwo go wyłamać. Dlatego kiedy będziecie montowali taki akumulator w swoim rowerze, to obowiązkowo zastosujcie minimum 3 nitonakrętki, a najlepiej jeszcze przewiercić tutaj, nie wiem, ale jeden albo dwa otwory i dodatkowo jeszcze zamocować, żeby były optymalnie, żeby było 5. Wtedy będziecie mieli większą pewność, że ten akumulator będzie się dobrze trzymał. Nie zaszkodzi też zastosować jakiś pas, który mógłby objąć ten akumulator i dodatkowo docisnąć go do, takie na przykład z klamrą malutkie pasy byłyby dobre do unieruchomienia w Waszym rowerze. Widziałem też, że przed położeniem szyny na ramę w celu jej przykręcenia, to się ją wkleja na klej montażowy. Taki mamut w sklepie budowlanym do kupienia, bo wtedy on zmniejsza tendencję do wachliwości tej szyny i można zastosować wtedy taki akumulator z taką większą pewnością, że nic się mu nie wydarzy. Słuchajcie, dam Wam kilka wskazówek odnośnie użytkowania takiego akumulatora. Pamiętajcie, że jak już zrobiliście taki akumulator i dowolny inny, to dbajcie o to, żeby te wszystkie śrubki były podokręcane.
Czyli po przejechaniu jakiegoś tam okresu czasu zdejmijcie akumulator, sprawdźcie, czy śrubki się dokręcone, czy się nic nie poluzowało, czy tu spodem na bidonie. Sprawdźcie, żeby on nie telepał się, nie ruszał się, nie przesuwał się w szynie. To jednak jest wielkie, mocne bydle. Żeby nigdzie tam nie wypadło, nic się z tym nie wydarzyło. Dbajcie o jakość zamocowania waszego akumulatora. Pamiętajcie, że gdyby taki akumulator wam upadł, coś pękło, gdzieś coś się uszkodziło, rozeszło się coś, nie wolno na takim akumulatorze jeździć, bo pęd powietrza będzie przez tę szczelinę wciskać do środka wodę, ona tam zostanie i nie dość, że może wam zepsuć ten akumulator, ale nawet co gorsza, może powodować korozję, a korozja może sprowadzić na was niebezpieczeństwo. Więc jeśli pęknie wam gdzieś obudowa, to starajcie się ją albo wymienić, albo zanieście ten element do lokalnego warsztatu spawającego plastiki, tak, gdzie na przykład się spawa błotniki albo zderzaki i oni wam to naprawią. Nie klejcie tego żadne cyjanoakryle czy jakieś tam żywiczne kleje, bo to pęka, spaja się, to jest ABS, on sobie źle radzi z lepieniem, z takimi rzeczami. Więc nie stosujcie tego, ok? Nie stosujcie prowizorycznych napraw. To trzeba dobrze zrobić. Widzicie, oglądaliśmy film, mnie tam się w środku obudowy gdzieś tam poniewierał jakiś kawałek cyny, który nie mógłby tam zostać. Jak montujecie albo jeździcie i słyszycie, że coś tam goni w środku, nie wolno jeździć. Trzeba otworzyć, zobaczyć, co goni w środku. A jak śrubeczka, a jak cynę zostawiliście, jak kawałek przewodu. To wszystko trzeba usunąć, żeby ten akumulator w dobrych warunkach pracował, a nie, że coś mu tam goni i stuka, bo z tego są same problemy. Pamiętajcie, żeby to zrobić. Jeśli macie akumulator w wersji, że wykorzystujecie te złącze wykorzystujecie, to jest małej mocy napęd macie. Takie 750 W góra, tylko zależało wam na zasięgu. To smarujcie te styki jakimś smarem co jakiś czas, co miesiąc na przykład. Niech on ciągle jest zwilżony, wtedy woda i wilgoć nie wchodzi tutaj, nie wyżera tych połączeń, mniejsza szansa na przepalenie się tego, a to zważywszy, że to jest badziewne złącze, to jest chyba najgorsze złącze w bidonek, jakie może być. Ono bardzo często jest wypalane i uszkadzane. Także pamiętaj, to są tylko dwa piny, nie jak w tych bidonach, gdzie jest 5 blaszek, po 2 na kanał, a tu jest po prostu jeden taki pin badziewny i bardzo często się to psuje. Pamiętajcie, żeby prawidłowo wkładać ładowarkę do swojego akumulatora. Zawsze najpierw do sieci 230 V, a dopiero potem do akumulatora. Nie wkładajcie najpierw do akumulatora, a potem do sieci, bo bardzo szybko uszkodzicie albo akumulator, albo ładowarkę, albo uszkodzi wam się gniazdo. Nie. Prawidłowa kolejność podłączania to jest najpierw do sieci, do gniazdka, a dopiero potem wtyczka do akumulatora. Odwrotnej kolejności rozłączamy, będzie długo wam służył taki akumulator. Pamiętajcie też, żeby akumulator doładowywać po każdej jeździe. To jest wielki bidon. Ten, on by mógł spokojnie czasem i 2 tygodnie was wozić. Ale nie zostawiajcie ładowania raz na 2 tygodnie. Tylko ładujcie go codziennie, albo przynajmniej tak często, jak możecie, bo im częściej go będziecie doładowywać, ten BMS, który my tutaj mamy w środku, ten czerwony, on tym częściej będzie wam w stanie ten akumulator konserwować, dbać, wyrównywać. A jak wy będziecie ładowali raz na tydzień, to on biedny raz na tydzień tylko tę konserwację włączy, to jest mało. Może jeszcze w nowym akumulatorze jakoś to przejdzie, ale rocznym, dwuletnim mało. On to musi za każdym razem po ładowaniu robić. No i pamiętajcie, że akumulator to nie jest mam i zapominam. To jest droga, krucha rzecz. Dbajcie o niego, róbcie mu przeglądy. Na przykład, kiedy budujecie w tym sezonie rower i przejeździcie, to na zakończenie sezonu, a najlepiej również, znaczy inaczej, na rozpoczęcie nowego sezonu, taki akumulator, no nie, że wy się budzicie w maju, po pół roku leżenia takiego akumulatora, ten akumulator w zimie trzeba ładować systematycznie, to wtedy będzie długo wam służył, wiele lat, doładowujcie sobie go co miesiąc, co 3 tygodnie, co 2 tygodnie, co z 5 tygodni, ale obojętne, ale doładowujcie, nie zapominajcie o tych akumulatorach na zimę, a kiedy zaczynacie wiosenną przygodę w maju, to ten akumulator trzeba otworzyć,
Trzeba zmierzyć, wypiąć tą wtyczkę balansującą, zmierzyć mu te sekcje, jak mierzyliśmy, kojarzycie, voltomierzem, żeby zobaczyć, czy on jest równy, czy w środku nie ma korozji, czy nie ma jakichś rozszczelnień, jakichś uszkodzeń, coś nie odpada. Taka podstawowa konserwacja, a będziecie bardzo, bardzo długo cieszyli się zdrowym i daleko jeżdżącym akumulatorem. Także dziękuję za oglądanie filmiku. Wiecie coś nowego, czyli jak zbudować sobie taki ogromniasty bidon na 200-kilometrowe wycieczki, albo wręcz przeciwnie, na 50-kilometrowe, ale niesłychanie dynamiczne. Więc jak macie 3K Turbo, no już wiecie, jak sobie zbudować akumulator pod taki rower. Dziękuję za oglądanie i do następnego spotkania.